Szanowni studenci, droga braci licealna, serdecznie zapraszamy na 4. edycję konferencji Studenci Studentom, organizowaną przez Koło Naukowe Studentów przy Klinice Gastroenterologii w Poznaniu. Jednym z tematów, o którym będę Państwu mówić, będzie temat, czy alkohol jest jedynym czynnikiem, który może uszkodzić wątrobę. Zespół jelita drażliwego to istotny problem stresującego i szybkiego stylu życia. Czym naprawdę jest ta choroba? Jak wpływa na funkcjonowanie całego organizmu, nie tylko przewodu pokarmowego? Czy jesteśmy w stanie sami ją wyleczyć? Jakie są sposoby, by istotnie obniżyć dolegliwości związane z występowaniem zespołu jelita drażliwego? Czy stres wpływa i ma związek z pojawiającymi się problemami jelitowymi? Na te i na wiele innych pytań odpowiem podczas 4. konferencji gastroenterologicznej Studenci Studentom – Medycyna dla Każdego. Zapraszam serdecznie. O probiotykach wiemy już wiele. Ich obecność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Które szczepy probiotyczne są najlepsze i jakie korzyści przynosi ich suplementacja? Wątpliwości te postaram się wyjaśnić podczas mojego wykładu. Serdecznie zapraszam. W dzisiejszych czasach żyjemy bardzo szybko. Chcemy wyglądać młodo, pięknie, zgrabnie. Czy termogeneza i przyspieszenie podstawowej przemiany materii, czy dinitrofenol i jego pochodne związki, czy fentermina to sposób na osiągnięcie celu? Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź już wkrótce. W ostatnich latach obserwujemy na całym świecie epidemię już w tej chwili bezsenności i problemów ze snem. Dotyczy ona wszystkich grup wiekowych i ma ona wiele przyczyn, natomiast jedną z tych przyczyn jest nadmiar światła, który znajduje się w naszym środowisku. Źródłem tego światła, zwłaszcza światła niebieskiego, są wszelkiego rodzaju ekrany komputerowe, telefonów komórkowych i tabletów, które to światło przesuwa nam rytm okołodobowy i powoduje, że zasypiamy coraz później, a w konsekwencji śpimy krócej i często mamy problemy z nadmierną sennością w ciągu dnia, problemy z koncentracją uwagi oraz problemy związane z życiem emocjonalnym. Czy wiesz, że za globalną produkcję około 1/3 gazów cieplarnianych odpowiedzialny jest system żywnościowy, z czego w 80% gałąź związana z produktami pochodzenia zwierzęcego? Zastanawiasz się, czy Twoja dieta ma wpływ na klimat? Czy zmiany w codziennym jadłospisie mogą przynieść ulgę planecie i wpłynąć korzystnie na Twoje zdrowie? Odpowiedzi na te pytania poznasz podczas wykładu o diecie planetarnej. W ostatnich latach na popularności zyskała żywność określana mianem superfoods. Ale czym tak naprawdę są superfoods? Czy rzeczywiście są takie super? Jaka jest maksymalna dzienna dawka nasion chia i kto nie powinien spożywać jagód goi? Na te oraz inne pytania odpowiem podczas mojego wystąpienia. Serdecznie zapraszam. Odczuwasz nagły spadek sił i rozważasz szybki zastrzyk energii w płynie? Jesteś pewien, że napój energetyczny to dobry pomysł, by zwiększyć Twoją wydolność oraz efektywność w pracy i w nauce? Całej prawdy o energetykach dowiecie się z mojego wykładu. Widzimy się online 12 września na 4. konferencji gastroenterologicznej. Nasze wydarzenie będziemy transmitować na żywo. Startujemy od godziny 10. Bądźcie z nami. Do zobaczenia. Cześć!